Witam wszystkich z tej strony Urlot. Dużo miałem pytań o filmiki z serwisu. Serwisowe. I to naprawdę dużo. To nie jest dużo jak na mnie, to jest po prostu dużo pytań. Tak? Regularnie co wrzuciłem jakiś filmik z recenzji, a wrzuć filmiki serwisowe, albo do Q&A, dlaczego nie robisz filmików serwisowych? Przecież tego nie ma. No cóż, ja się nie czuję bardzo mocny i tak trochę sceptycznie podchodzę do robienia takich filmów. Bo nie jestem zajebistym serwisantem. To nie jest tak, że czuję się w tym, jestem pewny tego, co robię, że nie popełniam błędów i tak dalej. Ja to robię hobbystycznie, nie zajmuję się tym zawodowo i naprawdę nie chciałbym, aby ktoś, kto zacznie mnie naśladować, potem miał do mnie pretensje, że ja coś źle powiedziałem, bo może tak być. Ja nie jestem nieomylny. I to zresztą było widać na moim projekcie, który składałem, gdzie nic nie pasowało. Ja non-stop kupowałem części i tak dalej. I próbowałem to jakoś poskładać. To jest doskonały przykład tego, jak bardzo nieomylny nie jestem. Tak czy inaczej, chcieliście taki film, więc uznałem, że zrobię taki jeden filmik. A dokładnie taki filmik czysto dosłownie serwisowy. Gdyż projekt swój skończyłem budować na koniec marca, czy w połowie marca go skończyłem. Na koniec marca pojawił się na pewno film o tym, jak go skończyłem. Bo to byłem w stanie sprawdzić. I do tej pory ta replika wystrzelała pi razy oko między 10 a... Może nie, może między 12 a 15 tysięcy kulek. Bym tak obstawiał, że tyle przez lufę przeszło. No i pomijam to, że oczywiście po każdym strzelaniu lufa jest czyszczona, tak? Ale takie serwisowe rzeczy w bebechach, tak? Czyszczenie pneumatyki, czyszczenie zębatek i tak dalej. Tego do tej pory, od czasu jak go poskładałem, praktycznie nie robiłem. Zaraz mamy Aegis, zaczynają się zloty i tak dalej. Więc może warto, uznałem, że warto przede wszystkim, no nie tyle, że może, na pewno warto. W takim momencie rozebrać wszystko, przesmarować. Trzeba przede wszystkim sprawdzić, jak to tam wszystko wygląda, w jakim jest stanie, bo tam są zębatki Siege-Teka i jest tytan, więc posmarowałem je smarem suchym i szczerze nie mam pojęcia, jak one teraz wyglądają po takim czasie. A ostatnio mi się zdarzyło, że miałem dwustrzał we serce, co zdarzało mi się wcześniej w momencie, kiedy się trochę syfu i smaru dostawało na czujniki od tytana, więc zakładam, że tu może być ten element, ten problem, czyli właśnie warto może tam zajrzeć i zrobić porządek. Bo w sumie dawno tego nie robiłem. No pół roku nie grzebania w replice. No i tyle. I spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, jak to w środku wygląda. I pokażę, co ja robię. Żeby go, powiedzmy, przywrócić do stanu użytkowania. A raczej, żeby po prostu go leciutko podkręcić. Przy okazji może przetestuję kilka sprężyn, bo muszę sobie wybrać sprężynę na Aegisa, bo tam są wyższe limity niż u nas. Bo tam jest 3,8 joula. U nas jest 2,30... Nie... Na Aegisie jest 2,8 joula, a u nas jest 2,35 joula. Więc mogę sobie podkręcić trochę FPS-y, więc może przetestuję sobie teraz wybierać sobie sprężynę, jaką tylko potem już przed całym Aegisem po prostu machnę, bo zostało nam jeszcze jedno niedzielne strzelanie, na które będę szedł z ustawieniem 500 FPS-ów, czy 2,35 joula, a na Aegis podciągniemy pod 2,8 czy 2,7, chociaż żeby było tam bliżej. W sumie tyle. Bierzemy się do roboty. Dobra, no to bierzemy się powolutku do roboty. Bo to trochę roboty będzie, żeby to wszystko rozłożyć. No co, zaczniemy? No to społowimy go. Górne wody raczej mi już nie będzie potrzebne. Lufę wyjąłem do czyszczenia, więc odkładam całą górę na bok. W sumie komora wygląda czysto. Ja ostatnio zresztą komorę czyściłem. To nie jest tak, że czyści się tylko lufy. Warto też czyścić komory. Szczególnie jak masz Max Modela, to tutaj widać, że tutaj się syfy z jakichś zbierają i tak dalej. I warto czasami zdjąć te szybki, wszystko w środku wyczyścić i tak dalej, żeby ten syf, który tu się nazbierał, też nie został zabierany z kulkami do lufy i tak dalej. Więc to też tak zwracam uwagę, że komory też czasem warto wyjąć i wyczyścić. Może to zrobię jeszcze na koniec, jeszcze raz, tak dla pewności. Nie jestem pewien, czy będę zdejmował tutaj stąd kołdę, bo chyba nie muszę. Tak naprawdę muszę zdjąć bólę teraz boksa. Tego wystarczy zdjąć i zdjąć bólę dealboxa.
No i to jest zaleta właśnie dwudzielnego gearboxa, że mogę to wszystko sobie zdjąć w górę i już mam praktycznie do wszystkiego dostęp. Przynajmniej widzę co i jak, w jakim to jest stanie. I powiem wam szczerze, no nie jestem do końca zadowolony z tego, jak działa suchy smart. O, tu niby dalej jest, ale na zębatkach są te takie tak zwane wybłyszczenia, tak? Tam, gdzie zębatki działają na siebie. I są one dość wyraźne. Nie podoba mi się to, jak to wygląda. Więc niestety, ale chyba wrócimy do smaru teflonowego, zwykłego. Zaraz znowu będzie pierdniczenie się z tym, żeby nie upierdniczyć tytana. No ale dobra. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Ale to na razie idzie na boczek, bo zaczniemy od pneumatyki. M130. Trochę się chyba ubiła. To jest długi gearbox, więc ta sprężyna jest, wydaje się, że jest krótsza niż jest w rzeczywistości, powiedzmy. Dobra. Zobaczmy, co tu mnie spotka. Jedyne tak naprawdę, czym się martwię, to w jakim stanie jest tłok. Bo to nie jest jakiś tam Bóg wie jaki tłok, a zresztą nawet Bóg wie jaki tłok od retro też potrafi mi się zacząć rozsypywać dość szybko. Więc to jest to, co mnie trochę, powiedzmy, martwi, w jakim stanie jest mechanicznie tłok. W razie go chyba mam zapasowy jeden, więc w razie go podmienię, ale mam nadzieję, że nie będę musiał. Osypu, jak widać, trochę jest, tak? Tu jakieś się odłożyły, jakieś tam silikonowe. No trzeba będzie to posprzątać. Tu widzę jakieś zużycie na tej głowicy i powiem wam szczerze, miałem problem ją odkleić od głowicy tłoka, od głowicy cylindra. Ciekawe czemu. No okej. Dobra, ja tu miałem wstawione sorbo. Ja byłem od początku dość sceptyczny do sorbo nastawiony i teraz widzę, że widać słusznie. Musiałbym się w międzyczasie odkleić, bo było w ten sposób naklejone, było odwrotnie. Ono tutaj nie do końca pasuje. Ja chyba poszukam i wstawię tutaj oryginalny zderzak. Ten taki niby zwykłą gumę, ale oryginalną od retro. Do tego zderzak tutaj od głowicy też zaczął mi się wyklejać. Czy on tylko tutaj po brzegach odłazi? Ale środek trzyma dobrze, więc chyba nie będę się tym martwił. Choć kusi mnie, żeby wrzucić tutaj z powrotem tą głowicę, którą miałem na początku, tą taką trójkątną. Ona bardzo ładnie się zachowywała. Chyba była troszkę głośniejsza od tej, ale prezentowała się bardzo dobrze. Za to nie mogę złego słowa powiedzieć o stanie tłoka. Na zębatkach jest bardzo ładnie. Tu wcale nie jest jakoś tam dojechane czy coś, znaczy na szczęce. Są ślady oczywiście tutaj na ostatnim, że z tego zeskakiwała zębatka, ale poza tym jest naprawdę spoko. Ani plastik nie jest gdzieś pouszczypywany, ani nic, więc no moim zdaniem jest ok. No tylko tutaj trzeba będzie posprzątać, nasmarować wszystko od nowa. Wiele roboty to widzę, że nie będę miał na szczęście. Inna sprawa to to, że no bądźmy szczerzy, u mnie ten karabin chodził tyle czasu i ma tam powiedzmy 12 tysięcy przebiegu. U Wima w tym czasie karabin robi 60 tysięcy. Sporo więcej. Wymieniłem zderzak na ten taki gumowy, oryginalny. Na szczęście nie wyrzucam tych rzeczy, więc po prostu sobie wkleiłem go z powrotem. Stawiam to. I mamy 100% szczelność. Tutaj gumka, wszystko działa. O-ringi są ok. Jedyne co to pryśniemy troszkę smaru silikonowego do środka. Żeby trochę... naprawdę sucho, do tego to wszystko wytarłem, co tu zostało. Mamy perfekcyjną szczelność. Jeszcze sobie pliśniemy trochę najwyższe smaru, bo tu też szczelka swoje dostała już po dupie. I mamy 100% szczelność. Więc to powiedzmy mamy ogarnięte. Tło chodzi bardzo ładnie, płynnie. Nie przycina się, nie obciera, więc ja jestem zadowolony. Mamy zrobione. Damy tylko jeszcze trochę oleju. Niektórzy dają smar tutaj na prowadnicę w tym miejscu. Ja osobiście wolę olej. Za częściej go trzeba wymieniać, ale do swoich klepik dość często zaglądam. I olej jest rzadszy. Miałem kiedyś taki problem, że jak dałem tutaj taki smar i on był troszkę za gęsty, to on powodował to, że ten, powiedzmy, tłok się tam zasysał. Tak? Co moim zdaniem było raczej niepożądanym zjawiskiem.
Dlatego zmieniłem i przeszedłem na olej. To jest olej maszynowy, a może być jakiś wazelinowy, byleby to olej, który nie wchodzi, nie, powiedzmy, nie niszczy gum w ten sposób, tak? Bo istnieje ryzyko, że to się dostanie do gum, czy do chopka, czy do, powiedzmy, o-ringów tutaj, tak? Na razie to czyszczę jeszcze raz, bo dałem świeży olej i wypłynęła taka ciemna szlama, że wolę to jeszcze raz przeczyścić wszystko. Im mniej syfu, tym lepiej, nie? I możemy powoli to składać tak naprawdę. Tyle, cała robota. Dlatego bardzo chciałem mieć dwudzielny gearbox. Jezu, to się tak dobrze serwisuje. Bo tak naprawdę częściej sięgasz do pneumatyki, musisz częściej zajrzeć i przesmarować coś, niż do mechaniki, do zębatek i tak dalej. Czyli czy coś tam oczywiście nie zdechło, tak? Więc pod tym względem, no ten system to jest po prostu... To co była, bo będziemy sprawdzali na chrono, czy trzymałem dżule, czy nie spadły. Ostatnio jak sprawdzałem, to miałem 2,2 joula. Pytanie, czy to ubiła się sprężyna, czy po prostu syf. Dobra, góra gearboxa zrobiona, bierzemy się za dolną część. I tutaj, no przede wszystkim muszę coś z tym zrobić, bo zaczęło luźno latać. Pewnie śrubka się odkręciła ta wewnętrzna. Na szczęście nie może ona wypaść, ale to zaraz by się pewnie zgubiło w pip. Muszę tam dać chyba klej do gwintu. No jasne, że nie było. Muszę też sprawdzić, bo tutaj wydaje mi się, że trochę złapało mi ludzu. Też zobaczę. Dobra, a najpierw chwyt pistoletowy. Zębatka silnikowa wygląda ok. Szczotki są w jak najlepszym stanie. Syfu. Wyjęte. Ok. Wyjmujemy gearbox. No troszkę luzu się tu zrobiło, zaraz próbowałem to dokręcić. Nie, ale praktycznie nie dało się tego dokręcić, więc było ok. To dobrze. Nie zauważyłem, że skończyłem się palić w kamerce, ale daleko nie zaszedłem, więc powiedzmy, nic nie straciliście. Rozkręciłem gearbox. Otwieramy, patrzymy jak to wygląda. No czego można było się spodziewać, nie ma syfu na czujnikach. Teraz można spokojnie skontrolować, w jakim stanie są zębatki. No i w sumie nie jest źle, myślę, że będzie gorzej. Wszystko dalej są ok, nic się tutaj nie wydarzyło. Teraz dylemat, czy zostajemy na smarze stałym, czy dajemy, znaczy z tym smarze suchym, czy dajemy smar teflonowy. Smar będzie dużo cichszy, klasyczny smar teflonowy. Byłoby ta opcja, żeby go trochę wyciszyć, no bo powiedzmy szczerze, że on pracuje niezbyt cicho i przyjemnie. Może tak zrobimy, że damy mu odrobinę smaru klasycznego, powiedzmy. Pewnie, że chciałbym go podkładkować na nowo. Muszę patrzeć, żeby podkładki mi nie pouciekały z tych zębatek. Jak wyjmowałem silnik, to miałem na nim trochę opiłków, tak? I widzę tutaj ślad na wejściu. Prawdopodobnie gdzieś robiłem jakiś test na wyjętym silniku i po prostu przydarłem trochę. Ja używam do nakładania smaru zazwyczaj śrubokręta. Ja wiem, że niektórzy używają pędzelków i tak dalej, ale nigdy tego nie robiłem pędzelkiem. Nałożę też odrobinę smaru na zębatkę silnikową, bo tak naprawdę to chyba ona najwięcej hałasu. A z niej nie powinien ten smar lepiej dostać się do tytana za bardzo. Broń Boże. Nałożę smar tutaj na tą zębatkę, żeby to nasmarowało zęby na zębatce tłokowej, żeby jak najmniej smaru było na zębatce tłokowej. A teraz zbierzemy nadmiar. Tak naprawdę zależy nam, żeby smar został wewnątrz, pomiędzy zębami, a nie na blatach i tak dalej. Chociaż ja wiem, że ostatnio widziałem też kilka razy, że ludzie na Wigilię mi przynosili po serwisach, to miały smar napchane tutaj. Biały smar napchany tutaj, na przykład pod zębatkę. Nie wiem, tak jakby ta zębatka, jakby się bali, że ona drze o obudowę gearboxa, że tam coś może być tarcie. No powiem szczerze, jeżeli drze, to
znaczy, że jest raczej źle wypodkładkowane chyba, a nie, że trzeba dać tam smar. Więc to takie trochę... No okej. I tak naprawdę nienasmarowane zostały zębatki tłokowe. I tutaj ja je po prostu prysnę smarem suchym. Czy to trzeba wmieszać? Nie wiem, czy dobrze zrobiłem w momencie, kiedy najpierw nasmarowałem to smarem zwykłym teflonowym. Niech to wyschnie. A ja zrobię coś, czego nie chciałbym robić, czyli jeszcze raz otworzę górną część beatboxa, bo w sumie nie pomyślałem o tym, żeby prysnąć to też na zęby tłoka, ten smar teflonowy suchy. Bo jak najbardziej by to było wskazane, tak? Dobra. Nasmarowałem suchym smarem tłok, znaczy zębatkę tłoka. Cała mechanika chodzi dość przyjemnie, więc lepiej nie będzie. Zobaczymy jeszcze tylko, czy nie pchało się jakieś syfu na czujniki, ale chyba nie. Nie, na czujnikach jest czysto, więc powoli możemy go składać. Pamiętajcie, żeby zawsze stoić, żeby podkładka wam jakaś nie uciekła. I w sumie złożone. Tak naprawdę to tyle roboty. W sumie składania chyba nie będę pokazywał, to nie ma sensu. Składam, sprawdzam FPS i będzie podsumowanie ewentualnie. Chyba, że coś mi jeszcze wyniknie. Dobra, skończyliśmy. SRK jest po przeglądzie, po smarowaniu, po wszystkich serwisach. I ja jestem, powiedzmy, zadowolony. Przed serwisem miałem około 2.15, 2.20 joula. Teraz mam dokładnie 2.30, 2.35 joula. Mierzę się idealnie w tym zakresie, więc jest super. Więc strzelamy dalej u nas, więc strzelanie będzie na 500 FPS, więc nie ustawiam więcej. Co prawda będę musiał przy Taegisem jeszcze przetestować sprężyny, ale już dzisiaj nie chcę się z tym grzebać, nie chcę się z tym walczyć. To powiem, że sprężynę wymieniam odkręcając samą kolbę. I mam dostęp do regulacji, do wymiany sprężyny. Ewentualnie mogę zdjąć front, wypiąć górę i też wymienić sprężynkę. Więc nie bardzo widzę sens, żeby się z tym od razu szarpać i zakładać w to i z powrotem. Więc na razie zostaje tak jak jest. Chyba jeżeli tak, przed Aegisem będę musiał zdemontować kolimator, bo nie wolno używać, wyjąć baterię z lunety i tak dalej, i tak dalej. W sumie tyle. Replika jest gotowa. Moim zdaniem chodzi całkiem spoko. W środku nie znalazłem żadnych uszkodzeń. Jedyna rzecz, do której się przyczepiłem i którą poprawiłem, to był zderzak w głowicy cylindra. Ja tam miałem wstawione sorbo, trochę tak przerobione pod siebie, żeby było skośne, żeby ładnie z wyciszoną głowicą tłoka się zgrywało. I niestety ono się chyba odkleiło. I to już nie pierwszy raz, bo to już kiedyś też mi się odkleiło, więc tak słabo. Więc wywaliłem to sorbo i wstawiłem oryginalny zderzak od głowicy RedGuard. On jest twardszy, wyraźnie jest twardszy. A powiedzmy, chyba nie boję się o gearbox, bo używam sprężyny M130, więc ten gearbox powinien to spokojnie wytrzymać. Czy jest głośniejsza? Nie wiem, nie wydaje mi się, aby była głośniejsza, więc ta replika i tak nie miała być super cicha, więc... Luzik. Nie będę się tym przejmował. W sumie to tyle. Co tu więcej mogę powiedzieć? Nic. Jak macie jakieś pytania co do serwisu, bo może czegoś nie pokazałem, bo o czymś nie powiedziałem, to pytajcie, pod są komentarze. Ja postaram się odpowiedzieć jak zwykle. A na teraz to chyba wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia ponownie.